Na podcast Medycznie Estetycznie zaprasza dr Mariusz Borkowski. Witam w kolejnym odcinku podcastu Medycznie Estetycznie. Dziś moim gościem jest pani dr Karolina Mołas z kliniki Molas w Warszawie. Witam serdecznie pani doktor. Dzień dobry, witam. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o stymulatorach tkankowych. Stymulatorów stosuje się coraz częściej. Pacjenci właściwie coraz częściej mówią, że nie chcą kwasu hialuronowego, a koniecznie ma to być stymulator tkankowy. Czy to podejście jest właściwe, pani doktor? Według nowych trendów w medycynie estetycznej, gdzie pożądany jest taki naturalny efekt, stymulatory są jak najbardziej wskazane. Nie dziwię się więc pacjentkom, które przychodzą do mnie, prosząc o zabiegi na bazie stymulatorów tkankowych. Bo one nie chcą się zmieniać, nie chcą zmieniać rysów twarzy, chcą pozostać takie, jakie były. Chcą sobie czasem odjąć kilku lat, bądź też nawet pozostać w swoim wieku, ale wyglądać promiennie, naturalnie, świeżo. Także te stymulatory tkankowe odnoszą teraz bardzo duży sukces. Natomiast stymulatorów mamy bardzo dużo. Na rynku właściwie nie umiem chyba policzyć, ile jest tych stymulatorów. W jaki sposób dobrać właściwy stymulator dla siebie? Więc dobór stymulatora jest niezwykle istotny, bo jeżeli przychodzi pani, która jest 50+, bądź 45+, i chce zastosować koniecznie stymulator, to musimy dobrać taki produkt, taki rodzaj tego stymulatora, żeby on nie był zbyt delikatny. Faktycznie na rynku jest sporo stymulatorów tkankowych. Można je podzielić w sumie na takie, ja bym to podzieliła na 4 takie grupy. Pierwsza grupa to są stymulatory na bazie kwasu polimlekowego. Druga grupa to są stymulatory na bazie hydroksyapatytu wapnia. Trzecia, w sumie chyba najliczniejsza albo najbardziej popularna wśród pacjentów, to są stymulatory na bazie polinukleotydów. I czwarta, o których mało mówi się, aczkolwiek wciąż pamiętajmy, że technologia laserowa to jest stymulator tkankowy. I spośród moich takich ulubionych to oczywiście lasery, jak i hydroksyapatyt wapnia. Bo tak jak wspomniałam, jak przychodzi pacjentka, która ma już swoje lata i zastosujemy u niej silniejszy stymulator na bazie hydroksyapatytu wapnia, wykorzystując jego wysoki współczynnik elastyczności, czyli G-prime, jesteśmy w stanie dużo lepsze efekty, dużo mocniejsze przy mniejszej ilości zabiegów osiągnąć u takiej pacjentki. Natomiast jeśli przychodzi pacjentka, która ma 30, 28, 30 plus lat i chce tylko pobudzić skórę bądź zatrzymać procesy starzenia, nie wykorzystam u takiej pacjentki stymulatora na bazie kwasu polimlekowego czy hydroksyapatytu wapnia, a wykorzystam właśnie albo laser, bądź też stymulatory na bazie polinukleotydów, bądź peptydów, generalnie delikatniejszy, a mniej ingerujący produkt celem poprawy struktury skóry. A jeżeli chodzi o mężczyzn, to... U mężczyzn moim ulubionym jest zdecydowanie hydroksyapatyt wapnia. Można go zastosować w kilku wskazaniach. Można zastosować do odbudowy ubytków, czyli wykorzystując jego właściwości wypełniające, jak również biostymulujące. Mężczyźni bardzo lubią mieć od razu efekty. Nie lubią zbyt często przychodzić na zabiegi. No i oczywiście takie efekty, gdzie nie będzie widać, że coś robili. Chyba to jest nawet najbardziej istotny element dla nich, żeby nie było widać, że coś robili.
Stymulator na bazie hydroksyapatytu wapnia ładnie liftinguje u mężczyzn w pewnym wieku, kobiet również, ale u mężczyzn opadanie tych tkanek, gdzie skóra jest dużo grubsza, dużo cięższa, wymaga większej ilości zabiegów i wymaga odpowiedniej terapii, żeby zliftingować, poprawić owal twarzy. Dlatego produktem z wyboru jest hydroksyapatyt wapnia. Oczywiście my możemy później zastosować inne stymulatory i robić najlepsze, są zawsze techniki łączone, a więc robić szereg innych procedur zabiegowych w odpowiedniej sekwencji, w odpowiedniej kolejności, z zachowaniem odpowiednich przerw czasowych. Natomiast produktem pierwszego rzutu będzie hydroksyapatyt wapnia u mężczyzn. A jak działa w ogóle hydroksyapatyt wapnia? Hydroksyapatyt wapnia jest to biostymulator, który dzięki zawartości takich mikrosfer drażni fibroblasty. Drażni je, stymulując stan zapalny i zmuszając fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny. W pierwszych tygodniach, w pierwszym okresie wytwarzany jest kolagen typu trzeciego, natomiast hydroksyapatyt wapnia jest jednym z nielicznych biostymulatorów, który ma zdolności do produkcji kolagenu typu pierwszego, a więc tego kolagenu, który uważa się za kolagen młodzieńczy, czyli najbardziej pożądany, tak? A dzięki temu te efekty są jeszcze bardziej naturalne. Na przestrzeni 3 miesięcy następuje bardzo silna stymulacja tego kolagenu, czyli jego taki pik. Potem ona stopniowo spada, ale do 9 miesięcy cały czas następuje przebudowa struktury skóry, dzięki czemu możemy cieszyć się długo efektami. Uważa się, że produkt jest należy podawać raz na rok, raz na półtora roku, wtedy kiedy efekty już słabną. Ja faktycznie ustalam takie procedury zabiegowe, że robię jeden zabieg, po 3 miesiącach zapraszam pacjenta, czy to kobietę, czy mężczyzna, na drugi zabieg. Patrzę, gdzie należy jeszcze podać, co poprawić, co podstymulować i po 3 miesiącach robię drugi. Następnie w granicach kolejnych 9-12 miesięcy pacjenci się zjawiają, wracają do mnie, żeby wzmocnić efekt, bo widzą, że powolutku słabnie, ale to nie jest jeszcze ten efekt sprzed stanu wyjściowego, czyli ta kolagenizacja tkanki łącznej po stymulatorach tkankowych utrzymuje się znacznie dłużej niż obecność tego produktu w tkankach. A w jakich okolicach, na przykład twarzy lub ciała, możemy wykonywać zabieg z wykorzystaniem hydroksyapatytu wapnia? Twarz tak naprawdę oprócz ust i okolicy oka, czoła, można wykonywać wszędzie. Moim ulubionym zabiegiem, taką procedurą zabiegową z hydroksyapatytu wapnia jest lifting boczny. Polega on na wykorzystaniu wysokiego współczynnika G-primu tego produktu do zliftingowania tkanek. Czyli mówiąc lifting boczny, mam na myśli lifting tutaj przyuszny, ale również bardzo ładnie przebudowuje okolice brust nosowo-wargowych, okolice marionetki. Ciało świetnie się sprawdza w przypadku pelikanów, sztos uważam, brzuch jak najbardziej też. Pamiętajmy, że jeśli skóra jest w dużej potrzebie, jeśli ona jest mocno wiotka, na przykład po ciąży i wymaga sporej przebudowy, sporej stymulacji, to jeden zabieg na pewno nie wystarczy. Mówi się o 2, a nawet czasem 3 zabiegach w odpowiednim rozcieńczeniu. Bardzo ładnie. Ostatnio miałam okazję wykonywać okolice nad kolanami, wewnętrzną stronę ud. Można również na łokcie podawać.
Dekolt, szyja jak najbardziej. To są takie kluczowe wskazania. Świetnie, naprawdę świetnie się sprawdza w przypadku okolic tutaj pelikanów i brzucha. A jak ten zabieg jest wykonywany? Można wykonywać hydroksyapatyt wapnia igłą i kaniulą. Oczywiście dla mniej wprawionej ręki, dla większego bezpieczeństwa operatora w sumie, jak i pacjenta również, rekomenduję kaniulę. Natomiast ja nie ukrywam, że sporo pracuję tym produktem igłą. Długą 4-centymetrową, dzięki czemu liczba wkłuć jest zmniejszona, traumatyzacja tkanki jest zmniejszona. Igła daje mi precyzję, ponieważ produkt, żeby ładnie zastymulował skórę, czyli wykorzystać jego zdolności biostymulacyjne, powinien zostać podany głębokie warstwy skóry właściwej. Tak, że tutaj bardzo ważna jest precyzja, gdzie igła mi się bardzo dobrze sprawdza, natomiast kaniula jak najbardziej również jest rekomendowana. A który rodzaj jest bardziej ulubiony przez pacjentów, mężczyzn lub kobiety? Igła. Zdecydowanie igła, ponieważ ona ślizga się po tkankach subtelnie, przekuwając się w jej dalsze warstwy. Z kaniulą niestety jest tak, że ona ślizga się również po tkankach, ale w przypadku napotkania zrostów łącznotkankowych uczucie takie rozpierania dla pacjenta bywa dość mocno dyskomfortowe. W związku z czym nie mówię, że wszyscy, ale duża część pacjentów bezpodstawnie, ale obawia się tej kaniuli. Pamiętajmy, że kaniula jest bardzo bezpieczną, można powiedzieć, igłą, tak? Czyli bardzo bezpiecznym narzędziem, mimo że to nie jest klasyczna igła, o wysokim profilu bezpieczeństwa i nie ma czego się obawiać. Tam się nic nie przerywa, tam się nic nie rozrywa. To są tylko takie niekomfortowe odczucia dla pacjenta. Igła z kolei gładko przechodzi. Zrosty łącznotkankowe, które powstają po poprzednich zabiegach, bądź też u pacjenty, które miały w przeszłości aktywny trądzik i mają blizny potrądzikowe, igła jest dużo bardziej komfortowa. To samo tyczy się mężczyzn. Nawet bym powiedziała, mężczyźni preferują dużo bardziej igłę, bo nie boją się aż tak bardzo siniaków, bo tak jak kaniula nam zmniejsza ryzyko pojawienia się siniaków, tak igła niestety zwiększa nam to ryzyko siniaków czy na twarzy, czy na ciele. Natomiast komfort igły jest dla pacjenta dużo wyższy. A właściwie czym tak naprawdę różni się igła od kaniuli? Jakbyśmy tak w jednym zdaniu mogli powiedzieć pacjentom. Kaniula jest zakończona obłym, tępym końcem i jej wylot, czyli otwór do wydostawania się produktu, jest na powierzchni bocznej, tak? Igła natomiast jest zakończona skośnym takim ostrzem. Obłość kaniuli powoduje, że ona się ślizga po tkankach, nie przekuwając żadnego naczynia, odsuwając sobie je. Natomiast igła no tnie. Czy to tkanki, czy niestety również naczynia stojące jej na drodze, no zwiększając tym samym pojawienie się siniaka, ryzyko pojawienia się siniaka. Czy jest poza siniakiem jakieś inne ryzyko zabiegowe wynikające z zabiegu właśnie hydroksyapatytu wapnia? Powiem szczerze, że
Oprócz ryzyka siniaka przy podawaniu hydroksyapatytu wapnia igłą, nie spotkałam się z żadnym, absolutnie żadnym działaniem niepożądanym, które by zmniejszało komfort życia pacjentce. Produkt, pamiętajmy, jest podawany u pacjentów z lipodystrofią, u pacjentów chorych na HIV, a więc świadczy to o jego wysokim profilu bezpieczeństwa. U tych pacjentów jest zaburzona immunologia. Jeśli u nich nie powoduje żadnych działań niepożądanych i w 2006 roku przez FDA został zatwierdzony do właśnie leczenia lipodystrofii u osób z AIDS, to pokazuje, jak mało immunogenny, jak niepirogenny, jak nie dający żadnych odczynów pozapalnych jest ten produkt. Także nie ma działania niepożądanego, nie ma żadnego okresu rekonwalescencji po tym zabiegu, który by zmniejszał jakość życia, komfort życia u pacjentów. A czy pacjent jakoś w szczególny sposób powinien się przygotować do tego zabiegu? Na pewno, tak jak do wielu innych zabiegów, nie powinniśmy przychodzić na żadnym antybiotyku, nie powinniśmy przychodzić chorzy, a oczywiście okres karmienia piersią i ciąży jest przeciwwskazaniem. Przygotować specjalnie się nie należy. Pamiętajmy o tym, żeby nie zażywać żadnych leków rozrzedzających krew, typu aspiryna, również NLPZ-ów. Nic, co by w jakiś inny sposób miało wpłynąć na zabieg z wykorzystaniem każdego innego produktu. Produkt jest bardzo bezpieczny, ale czy są jakieś jednostki chorobowe, które mogą mieć nasi pacjenci, które szczególnie powinny jakby utrudniać im dostęp do tego zabiegu? Oczywiście nigdy nie robimy żadnych zabiegów, w tym również hydroksyapatytu wapnia, u pacjentów z aktywną chorobą autoimmunologiczną. W momencie, kiedy jest wzburzony nasz układ immunologiczny, podanie każdej substancji wiąże się z aktywowaniem jeszcze bardziej naszej immunologii, ryzykiem odrzutu, ryzykiem obrzęków, tkliwości, więc absolutnie żadnych zabiegów, żadnego hydroksyapatytu wapnia w aktywnych chorobach autoimmunologicznych. Tak jak wspomniałam, ciąża, karmienie piersią, tak? Natomiast tu może taki mały apel do lekarzy, bądźmy uważni na to, w jakim stanie przychodzi do nas pacjentka, pacjent. Mnie się zdarzyło niejednokrotnie wysłać pacjentkę na badania i zdiagnozować u niej chorobę autoimmunologiczną. Obserwujmy, jak się pacjent zachowuje, jak wygląda, i bądźmy również uważni na inne jednostki chorobowe, nie tylko na poprawę wyglądu danej osoby, ale pokierujmy ją odpowiednio, jeśli są ku temu przesłanki. Jeżeli chodzi o podsumowanie hydroksyapatytu wapnia, to gdybyśmy mieli tak w krótkich paru słowach powiedzieć pacjentom, dlaczego akurat ten zabieg, a nie na przykład kwas hialuronowy? Więc pamiętajmy, kwas hialuronowy zawsze łapie wodę. Hydroksyapatyt wapnia tego nie robi. Więc mając pacjentkę z tendencjami do zbierania wody, do gromadzenia wody, zdecydowanie sięgam po hydroksyapatyt wapnia. Mając pacjentkę z bardzo szybkim tempem degradacji kwasu hialuronowego, również mając taką świadomość, również sięgam po
hydroksyapaty wapnie, którego stopień degradacji, metabolizmu w organizmie jest dużo dłuższy. U pacjentek, które chcą zachować naturalne rysy twarzy, które nie chcą się zmieniać, nie chcą mieć efektu przepompowanej twarzy, chcą pozostać w pełni sobą, chcą wykonturować, wyszczuplić twarz. To jest bardzo ważne, tak? Bo każda z nas chce być szczupła, czy mężczyźni również. Jest to jedyny znany mi produkt, którym jesteśmy w stanie wykonturować, wyszczuplić twarz pacjenta. Właśnie ze względu na jego wysoką siłę unoszenia tkanek. I z tego co wiem, pani doktor szkoli lekarzy z wykonywania tych zabiegów. Po szkoleniach, co zwykle mówią lekarze, jak mają okazję zacząć pracę z tym produktem? Ostatnio miałam sytuację taką, że zaprosiłam 28-letnią dziewczynę jako modelkę do pokazania innym lekarzom, jak można wykorzystać hydroksyapatyt wapnia po wykonaniu zabiegu u pacjentki. Przyszło dwóch panów, mówiąc, że szapoba, że takiego zabiegu u tak młodej osoby i takiego efektu jeszcze nie widzieli, bo niejednokrotnie zjawiają się u nas młode pacjentki. One zainspirowane mediami społecznościowymi chcą mieć te twarze szczupłe, chcą wyglądać ponętnie, chcą być wykonturowane, bez oczywiście przerostu nadmiernego twarzy. Więc pokazałam technikę konturowania u tej pacjentki. No, obiecali, że będą robić, że będą stosować tą technikę. Byli chyba pod wrażeniem. Karolina, do twojej kliniki jacy pacjenci najczęściej się zgłaszają? Zdecydowana większość pacjentów zgłaszających się do nas to są osoby, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, chcący zachować swój naturalny wygląd. Niejednokrotnie słyszę, tylko żeby nie było widać. To się zmieniło na przestrzeni lat. Jak zaczynałam 10 lat temu, pamiętam, miałam pacjentki, nie było może ich dużo, ale zdarzały się, które po zabiegu mówiły, o, bo tak mało widać, o, bo nie widać. Teraz absolutnie takich osób nie ma. Są to osoby chcące pozostać sobą, chcące uzyskać świeży, promienny wygląd. Może ująć sobie parę lat, ale w sposób taki bardzo subtelny, nienachalny, niewidoczny na pewno dla otoczenia. Dlatego też ten trend stymulatorów tkankowych tak dobrze się wpisuje w potrzeby pacjentów. Nie mam osób, czy też bardziej kobiet, bym tu powiedziała, które żądają ode mnie efektu zauważalnych ust. Absolutnie nie. Ja zresztą wyznaję zasadę, że usta mają być taką wisienką na torcie, czyli w momencie, kiedy twarz mamy już ładnie tutaj napiętą, nawilżoną, promienną, na sam koniec robimy faktycznie zabieg profilowania, nawilżania, ujędrniania ust. Bardzo mnie to cieszy, nie ukrywam, bo to się wpisuje w moje potrzeby estetyczne. Ja tutaj duży nacisk kładę na to, żeby oprócz zabiegów beauty, zabiegów medycyny estetycznej, panie zwracały uwagę, jak się odżywiają, jak się prowadzą. Już wiadomo, sport to jest taki must have. Natomiast zwracajmy uwagę, ile śpimy, jak śpimy, generalnie na takie holistyczne podejście. I cieszy mnie to, ponieważ pacjentki zgłaszające się również zauważają
tą potrzebę. Ja wiem, że bardzo lubisz, poza oczywiście hydroksyapatytem wapnia, stosować nici. Jeżeli mielibyśmy porównać hydroksyapatyt wapnia do nici, to kiedy nici, a kiedy hydroksyapatyt wapnia? Nici mają, one też są bardzo dobrym zabiegiem i bardzo fajne efekty nam przynoszą. Niestety ja nie stosuję nigdy u pacjentki, która choruje na choroby autoimmunologiczne, bądź mam podejrzenie, że może taka choroba u niej wystąpić. Nici niosą ze sobą pewny czas rekonwalescencji, pewne działania niepożądane, z którymi pacjentka musi się liczyć, decydując się na ten zabieg. W hydroksyapatycie wapnia nie ma tego. Pacjent wychodzi z gabinetu i faktycznie rzadko się pojawiają siniaki, nawet po igle, i wygląda tak, jakby nie miał prawie nic robione. W związku z czym nie wymaga tego okresu rekonwalescencji, może następnego dnia spokojnie iść do pracy, co przy niciach niekoniecznie tak się zdarza. Nici może mają nawet i czasem większy lift, dają większy lift, ale wiąże się on z takim troszeczkę karykaturalnym wyglądem twarzy po zabiegu. Ta twarz jest taka pozaciągana, nierówna. Tego w przypadku hydroksyapatytu wapnia nie ma. Jeśli chodzi o efekt, czas utrzymywania się efektów, hydroksyapatyt wapnia na pewno daje dłuższe efekty, dłuższy rezultat. Tak jak wspomniałam, może ten lift nie jest na takim poziomie jak przy niciach, ale nici muszą być stosowane stosunkowo, może nie stosunkowo, to złe słowo, ale nieco częściej niż w przypadku hydroksyapatytu wapnia. A jeżeli stosujemy hydroksyapatyt wapnia, to czy możemy bardzo szybko wprowadzać jakieś inne zabiegi? Jeżeli to tak, to jakie? Więc tutaj dodatkową zaletą hydroksyapatytu wapnia jest to, że jest on odporny na temperaturę. I zalecany odstęp czasowy pomiędzy hydroksyapatytem wapnia a zabiegami z wykorzystaniem światła laserów chociażby, czy radiofrekwencji mikroigłowej, nie ma tutaj tak ważnego znaczenia i tak kluczowej roli, jak w przypadku kwasów hialuronowych, czy innych też stymulatorów tkankowych. Ja bardzo często łączę w ogóle te procedury zabiegowe, jeśli przyjeżdża pacjentka z zagranicy przykładowo, bądź też z innego miasta, bądź też ona nie ma czasu na regularne wizyty w klinice, to tak dobieram zabiegi, że zdarza mi się i połączyć moje ulubione combo, czyli wykorzystanie radiofrekwencji mikroigłowej z laserem frakcyjnym, również z hydroksyapatytem wapnia, bo wiem, że to nie zniszczy efektów i działania tego produktu. Szczególnie, że pewnie właśnie jako czas jesienny czy zimowy tak może sprzyjać. Zdecydowanie teraz mamy czas tak zwany laserowy, ponieważ przyszła jesień, niestety słońca coraz mniej, a to ma pozytywny wpływ na okres rekonwalescencji po zabiegach laserowych, bo pamiętajmy, że skóra obnażona, skóra pozbawiona warstwy zewnętrznej, no nie lubi słońca, więc teraz jest idealna pora na to, żeby zadbać o kondycję skóry przy wykorzystaniu technologii high-techu. A w jakiej kolejności powinniśmy wykonywać zabieg? Czy radiofrekwencja na początku, czy laser frakcyjny? Tak, najpierw radiofrekwencja,
a potem laser frakcyjny, a następnie hydroksyapatyt wapniem. Teraz coraz więcej w ogóle pojawiło się w PubMedzie konsensusów mówiących o tym, że procedury łączone mają dużo większe korzyści, dużo lepsze efekty nam dają, niż każda z tych procedur zabiegowych robiona na osobnej wizycie. Także jest to poparte badaniami naukowymi, możemy śmiało to wykonywać. Na czym polega radiofrekwencja? Radiofrekwencja mikroigłowa jest to technologia high-techu. W sprzęcie tym jest taka głowica, stosunkowo nieduża, z której wysuwają się igiełki. W mojej radiofrekwencji, w moim sprzęcie jest ich 25. One są izolowane, podgrzewane do temperatury 60 mniej więcej stopni Celsjusza i stemplujemy skórę punkt obok punktu, dzięki czemu doprowadzamy do stymulacji i przebudowy struktury skóry. Skóra jest drażniona w sposób mechaniczny, jak i termiczny, a więc fibroblasty stymulowane są do produkcji kolagenu, elastyny. Jest to bardzo naturalny proces naprawczy. Nie ma podania żadnej substancji z zewnątrz, więc zmniejszamy ryzyko alergii, zmniejszamy ryzyko obrzęków. Jedyny obrzęk, który występuje po radiofrekwencji, jest to obrzęk z temperatury, czyli obrzęk taki termiczny, który dość szybko ustępuje. Następnego dnia pacjentki już mogą iść do pracy. Jedne z mniejszym, drugie nieco większym make-upem. Natomiast nie wyłącza ona z funkcjonowania i jest jednym z takich wiodących zabiegów anti-agingowych w mojej klinice. A czym różni się radiofrekwencja od laseru frakcyjnego? Laser frakcyjny już można zaliczyć do technologii nieco bardziej inwazyjnej. W zależności od tego, jakie parametry ustawimy, taki efekt uzyskamy. Stymulacja skóry po laserze frakcyjnym o wysokich parametrach może być naprawdę bardzo, bardzo duża. Jest możliwość wykonania zarówno peelingu laserowego i tutaj robimy go u pacjentek, które nie mają czasu na rekonwalescencję. Najczęściej jest on łączony, ten peeling laserowy, w tak zwanym zabiegu combo, czyli w połączeniu z radiofrekwencją mikroigłową. Natomiast u pacjentek, które mają czas, mogą sobie pozwolić na czas rekonwalescencyjny, dość długi, możemy ustawić wysokie parametry, które powodują, że stymulujemy bardzo, bardzo głębokie warstwy skóry, ale ta skóra jest pozbawiona całkowicie naskórka, dochodzi do kontrolowanego poparzenia i procesy naprawcze skóry są już na wyższym poziomie, dużo bardziej zaawansowane niż po stosunkowo subtelnej radiofrekwencji, aczkolwiek subtelnej w procesie, jeśli chodzi o czas rekonwalescencyjny, bo ona też jest dość mocnym zabiegiem. Czyli hydroksyapatyt wapnia w połączeniu z innymi technologiami mogą one zwiększyć jego siłę działania, a nie są, tak jak w przypadku kwasu hialuronowego, przeciwwskazaniem do ich stosowania łącznie. Dokładnie tak. Można powiedzieć, że hydroksyapatyt wapnia jest po prostu w linii trendu jako zabieg takiego smart agingu. Tak. Takiego, ja bardzo lubię słowo positive pro-aging, czyli akceptujmy siebie takie, jakie jesteśmy, róbmy dla siebie na tyle dobrze i wykonujmy u siebie zabiegi, które spowolnią nasz proces starzenia, ale nie zmieniajmy się.
Cieszmy się tym, że jesteśmy dojrzalsze mentalnie, a wyglądamy, jakbyśmy były sobą sprzed kilku lat. Natomiast nie próbujmy na siłę odmładzać się i zmieniać przede wszystkim. Więc hydroksyapatyt wapnia jest... świetnie wpisuje się generalnie w te trendy. Czyli w sumie można powiedzieć, jak chcesz się starzeć mądrzej i piękniej, to hydroksyapatyt wapnia może być tym sposobem na osiągnięcie tego celu. Zdecydowanie tak. Pięknie to podsumowałeś. Dziękuję serdecznie i zapraszamy do pani doktor do kliniki Molas na zabiegi z hydroksyapatytem wapnia i oczywiście nie tylko. Wysłuchali Państwo podcast Medycznie Estetycznie. Pamiętajcie o wystawieniu oceny podcastu i zapraszamy do kolejnego odcinka.